Witamy, a dzisiejszy gość ze Lwowa, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Dzień dobry, szczęść Boże, witamy. Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, zapytam na początek, co dzieje się dziś we Lwowie. Godzinę temu dotarły do nas takie niepokojące informacje o porannym alarmie bombowym, a nawet o jakimś wybuchu w mieście. Tak, obudziły nas alarmy o godzinie 5, po godzinie 5. Jednak nie mieliśmy żadnych jeszcze wiadomości. I tutaj wojewoda podał, że pracowała tylko obrona przeciwlotnicza. Często są takie u nas wiadomości, dlatego, że te wiadomości wykorzystywałby wróg, więc nie podają dokładnych danych. Ale mam nadzieję, że nic złego się nie stało. Czy w obliczu wojny, spadających właśnie bomb, alarmów w Lwowie czuć zbliżającą się Wielkanoc? Tak, staramy się naszym wiernym wlewać nadzieję i otuchę, aby to zachmurzone niebo właśnie wybuchami czy obstrzałami nie przysłoniło tej wielkiej tajemnicy odkupienia i zmartwychwstania Chrystusa, który przynosi nam pokój i radość. No właśnie, wlać otuchę, ale jak? Wielkanoc to święto radosne. Przypomnijmy, święta nadziei, zwycięstwa życia nad śmiercią. No ale jak w obliczu takich zbrodni, takiej masakry radośnie przeżyć ten czas, to święto? W tym tygodniu przeżywamy i tą wielką tajemnicę odkupienia, drogę krzyżową Chrystusa. Jednocześnie włączamy w tę drogę naszą drogę krzyżową. Wojny, tragedii, cierpień, ludzkich nieszczęść i utraty życia. I ufamy, że to wszystko złożone na ołtarzu Ojczyzny odniesie również zwycięstwo, będzie przyjęte przez Pana Boga. Czy wielu mieszkańców Lwowa, tych, którzy uciekli kilka tygodni temu w obawie przed Rosjanami, wraca teraz do Lwowa na święta? Ksiądz to widzi w kościele, czy nie? To tylko cząstka. Jednak w naszym kościele, w katedrze jest bardzo dużo wiernych, jednak są to nowe twarze. Nasi wierni powrócili, ale nie w takiej ilości, jakiej wyjechali. Jak dziś wygląda miasto, jeśli chodzi o te właśnie przygotowania? Za moment pewnie będzie ksiądz też święcił pokarmy. Jak wielu wiernych w ogóle będzie chciało przyjść? Jak wielu będzie się bało wyjść z domu? Alarm został już odwołany i ufamy, że wierni jednak dotrą do katedry, bo tak jak i w czasie pandemii docierali tutaj, jednak ten strach nie przesłoni im tej pięknej naszej polskiej i katolickiej tradycji przyniesienia koszyczka wielkanocnego do poświęcenia, pomodlenia się przy grobie Pańskim. Za moment święta katolickie, za tydzień te wschodnie, prawosławne, grekokatolickie. Ten czas wojenny w jakiś sposób połączył te dwa kościoły? Widzi ksiądz coś takiego? Myślę, że tak. U nas zawsze są wierni innych obrządków, czy to wierni ukraińskiej grekokatolickiej cerkwi, czy prawosławni. Jednak tutaj ta tradycja zbliża bardzo różne narodowości i różne obrządki. I tutaj nasi wierni świętują jedne i drugie święta. A jak wyglądała wczorajsza droga krzyżowa? Bo kilka tysięcy kilometrów dalej na wschód, pod Kijowem, był kardynał Krajewski. Symbolicznie modlił się przed takim grobem, gdzie zostały masowo złożone, zamordowane ciała mieszkańców podkijowskich dzielnic. Jak to wyglądało we Lwowie? Tę drogę krzyżową, tak jak wspomniałem, przeżywamy każdego dnia, bo słyszymy o tych wielkich tragediach od naszych biskupów na wschodzie, w Charkowie, Zaporożu, w Odesie czy Kijowie. Tutaj także i wśród naszych wiernych mamy pogrzeby młodych żołnierzy, którzy zginęli na froncie. I w tą drogę krzyżową Wielkiego Piątku włączamy to cierpienie i tę ofiarę każdego naszego chrześcijanina, naszego wiernego. A jak w kontekście właśnie drogi krzyżowej, tej wczorajszej w Rzymie, w Koloseum, gdzie wspólnie krzyż niosła Rosjanka i Ukrainka, coś, o czym media na całym świecie pisały, niektórych to wręcz bulwersowało. Jak to wszystko zostało ocenione tam na Ukrainie przez Ukraińców? Trudno im było jeszcze zrozumieć i dorosnąć do tego pięknego ideału przebaczenia i że Pan Jezus odkupił każdego człowieka, każdy ma szansę zbawienia. Myślę, że ta rana jest jeszcze bardzo żywa i tutaj jednak było to nie bardzo pozytywnie odebrane, ale myślę, że była to słuszna sprawa i ona powinna być taką myślą przewodnią dla każdego człowieka, przede wszystkim dla nas chrześcijan, katolików.
choć też dodajmy, że pewnie pod presją różnych komentarzy zmieniono rozważania, bo już nie było nic o pojednaniu, a była po prostu prośba o ciszę i modlitwę. Ksiądz arcybiskup powiedział, że trudno dorosnąć tak Ukraińcom do czegoś takiego. Ja rozumiem, że to pojednanie na razie w tej chwili dziś jest po prostu no, fizycznie niemożliwe, tak? Myślę, że tak, dlatego że to jest cierpienie, które jeszcze w dalszym ciągu trwa. Ono w dalszym ciągu bardzo boli i tutaj nie myśli się właśnie o wyjściu ponad to wszystko. Dlatego trzeba po prostu jeszcze czasu. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki z Lwowa jest dziś naszym gościem. Przypomnę, księże arcybiskupie, czy Ukraińcy rozumieją w ogóle dzisiaj i zachowani słowa papieża Franciszka, który właściwie dotąd, prawie dwa miesiące już mamy wojny, nigdy nie potępił Putina, a wręcz mówił o tym, że wszyscy jesteśmy temu winni. Z pewnością Pan Bóg poprzez takie różne kataklizmy, poprzez wojny upomina się o swoje prawo, upomina się o dekalog i tutaj prowadzi nas poprzez pewne cierpienia na słuszną drogę, drogę ewangeliczną, gdzie, na której właśnie tylko człowiek wtedy może znaleźć pokój i żyć w dobrobycie, żyć w takim w harmonii ze sobą i ze światem. Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To są jedne z ostatnich słów Chrystusa na krzyżu. Ale jak Ukraińcy mają dziś przebaczyć właśnie Rosjanom? Jak obronić się przed nienawiścią wobec tych wszystkich, którzy przyszli na tereny Ukrainy po to, żeby siać zło? Zło systemowe chyba, bo to, co widzimy, to przecież planowane zniszczenie ludzi, dobytku, kultury. To są mordy, gwałty, to jest po prostu ludobójstwo. Jak w obliczu tego wszystkiego szukać w sobie pokoju, miłości wobec drugiego człowieka, który przychodzi po to, by zabijać? Gdybyśmy byli idealnymi chrześcijanami, to nigdy nie byłoby wojny, nigdy nie byłoby kłótni, ale widać, że to zło w dalszym ciągu jest w świecie, że szatan w dalszym ciągu krąży, szukając kogo by pożreć. I dlatego to zło czasami pobiera górę. I tutaj jednak my jako chrześcijanie, jako katolicy, zawsze musimy pamiętać o tym, że warunkiem otrzymania przebaczenia jest także przebaczenie nawet największemu wrogowi. No tak, tylko jak te pokłady tego dobra z siebie tutaj dać? W jaki sposób wykorzystać to, co mamy w sobie najlepsze? To jest chyba w obliczu tej tragedii, na razie przynajmniej, chyba niemożliwe. Jest to trudne, ale do tego powinniśmy dążyć i nad sobą pracować, aby właśnie osiągnąć ten szczyt doskonałości chrześcijańskiej, miłości bliźniego jak siebie samego. Jan Paweł II u progu, czy na progu nowego milenium był z pielgrzymką na Ukrainie, był i w Kijowie, i we Lwowie. Tamta pielgrzymka chyba zdziałała wiele, zmieniła i Ukrainę, i Ukraińców. Co dzisiaj zmieniłaby pielgrzymka ewentualna, ale wiemy, że taka jest w planach, że papież Franciszek ją rozważa. Co taka pielgrzymka dzisiaj, jeśli by do niej doszło, zmieniłaby na Ukrainie? Przede wszystkim stanąłby na tej ziemi skrwawionej, cierpiącej, zranionej Piotr naszych czasów, któremu towarzyszy w sposób szczególny łaska Boża i jego błogosławieństwo, jego modlitwa i jego pokora z pewnością przełamałaby serca wielu, od których zależy ten pokój i to dobro na tym świecie i tutaj zwłaszcza w Ukrainie. A czy Ukraińcy czekają na taką pielgrzymkę? To pytanie padnie już, ale w internecie na rmf24.pl. Słuchaczom dziękujemy, życząc spokojnych przede wszystkim świąt i tam, i tu. Przypomnę, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki jest naszym gościem. To wrócę, księże arcybiskupie, do tego pytania. Czy Ukraińcy dziś czekają na pielgrzymkę papieża Franciszka, na pielgrzymkę Karola Wojtyły? Pewnie czekali, pewnie to była dla nich i duża niespodzianka, i radość z wielu powodów. Czy dziś papież Franciszek jest na Ukrainie oczekiwany? Kiedy przybywał na Ukrainę w ubiegłym roku, we wrześniu, ksiądz arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, pochodzący z Litwy i miał audiencję, spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, papież wtedy powiedział do niego, że chciałby przyjechać na Ukrainę w tym roku i prosił, aby przekazał to biskupom i wiernym w Ukrainie, aby się o to modlili. Jednak później rozpoczęta wojna tę ideę na chwilę odsunęła i później powróciliśmy z zaproszeniem Ojca Świętego, kiedy prosiliśmy go o modlitwę,
o zawierzenie u Rosji Matce Boskiej Fatimskiej. Później jednak w dalszym ciągu biskupi wierni, a wiemy także, że i prezydent Ukrainy zapraszał Ojca Świętego na Ukrainę. I myślę, że byłoby to bardzo pożyteczne, owocne, bo jednak zwróciłoby naszą uwagę bardziej na sprawy duchowe, że pokój również zależy od przemiany naszych serc, nie tylko od dostarczania broni czy od uzbrojeń, ale przede wszystkim do przemiany człowieka, który może właśnie później siać i owocować dobrem. Taka wizyta dzisiaj jest realna, jak to się księdzu arcybiskupowi wydaje? Myślę, że byłaby możliwa, jeśli by Ojciec Święty się zdecydował, tak jak przyjeżdżają tutaj na Ukrainę głowy państwa i widzimy, że są ku temu warunki, jest zabezpieczenie i myślę, że także głowa państwa watykańskiego, a także Piotr naszych czasów mógłby stanąć na tej ziemi. To gdzie konkretnie, jak ksiądz, jeśli by chciał i mógł doradzać coś Watykanowi, w którym miejscu papież powinien stanąć, w którym miejscu powinien coś ważnego do Ukraińców, ale może i do Rosjan, do całego świata powiedzieć? Bardzo symbolicznym takim miejscem byłby Donbas, byłby Charków. Oczywiście, jeśli tam nie byłaby nie taka możliwość, to w stolicy tego kraju, czyli w Kijowie. Papież Franciszek jakiś czas temu zawierzył i Rosję, i Ukrainę Maryi jako takie wypełnienie tajemnicy fatimskiej. Myśli ksiądz, że zobaczymy owoce tego zawierzenia, że to jest coś, co zmieni losy i tej wojny, i w ogóle Ukrainy, i tej części świata? Taka pierwsza gwiazdka nadziei już zabłysła dla nas, tak jak wspomniał jeden z księży biskupów, biskup Edward Kawa, że wycofanie wojsk z Kijowa to było jak gdyby takim pierwszym owocem tego zawierzenia i była dopiero spełniony pierwszy, można powiedzieć, warunek, cząstka tego warunku odprawiona. Pierwsza sobota miesiąca, zostało nam jeszcze 4, czyli do końca, czyli do sierpnia tego roku. I ufamy, że Matka Boska, jeśli będą spełnione te warunki, jeśli wiele ludzi będzie się nawracało, prosiło o przebaczenie, o miłosierdzie, że uczyni ten cud i wojna ustąpi. Widzi ksiądz jeszcze więcej podobnych cudów, rozmawiając z wiernymi, słuchając pewnie ich wielu gorzkich słów, zwierzeń, próśb o nadzieję, o porady? Tak, dlatego że tutaj poprzez tą wojnę, poprzez tą trudną sytuację, poprzez te masy rzeki uciekinierów, uchodźców ze wschodu, widzimy, jak właśnie ludzie otwierają się na drugiego człowieka. Nie tylko widzimy to w naszej ojczyźnie, w Polsce czy w innych krajach Europy, ale także tutaj, na zachodniej Ukrainie, wielu wiernych w swoich domach, tutaj naszych rzymokatolickich, przyjmuje uchodźców. My w swoich również ośrodkach mamy bardzo wielu ludzi, którzy zatrzymują się u nas na kilka dni, na tydzień. Niektórzy już od samego początku pozostają u nas z tą myślą powrotu do siebie. I to jest taki wielki też znak, wielka łaska właśnie dostrzeżenia w drugim człowieku Pana Jezusa. Czy w obliczu wojny, tej tragedii, widzi ksiądz takie wzmocnienie wiary? Więcej ludzi dziś przychodzi do kościoła, więcej ludzi na przykład teraz w Wielkim Tygodniu przychodziło do spowiedzi? Czy raczej wojna serc niektórych nie rozkruszyła? Widzimy, że wielu naszych wiernych wyjechało do Polski, bo mają większe kontakty, większe możliwości, ale przyjechało także bardzo ludzi naszych ze wschodu i nasze kościoły i świątynie są wypełnione. I myślę, że ten czas również powoduje pewną refleksję nad swoim życiem, zastanowieniem się i tutaj potrzebę również takiego umocnienia wewnętrznego z łaską sakramentalną, pojednania się z Bogiem i napełnienia swojego życia Bożym Duchem. Ja wiem, że oczywiście obowiązuje wszystkich księży tajemnica spowiedzi, ale z jakimi troskami, z jakimi prośbami też i do księdza arcybiskupa przychodzą, zwracają się teraz, tuż przed Wielkanocą wierni? Wszyscy proszą, aby właśnie ustała wojna, by modlić się i o nawrócenie Rosji, o modlić się o przemianę serca dla Putina i jednocześnie proszą, aby jak najwięcej Pan Bóg oszczędził życia tym wszystkim walczącym na froncie, młodym ludziom, którzy często oddają swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Na krzyżu tuż obok Chrystusa konał też dobry łotr.
On się nawrócił. Myśli ksiądz arcybiskup, że to samo mogłoby być właśnie z Władimirem Putinem, który jest architektem tego wszystkiego, co widzimy, tej całej tragedii? Tak, z historii zbawienia widzimy i mamy wiele przykładów ludzi, którzy w swoim życiu byli bardzo grzeszni, dalecy od Pana Boga, ale otrzymali tę łaskę nawrócenia. I tutaj Pan Bóg nikomu tej łaski przebaczenia i nawrócenia nie odmawia. Każdy ma szansę. I o to się modlimy, bo wszyscy ludzie są dla nas naszymi braćmi i jest większa radość z jednego nawróconego niż z 99 wiernych. I to musimy właśnie zawsze o tym pamiętać. Choć jeśli widzimy obrazki w telewizji, to widzimy, że Władimir Putin otacza się duchownymi z cerkwi moskiewskiej. Jak to jest na Ukrainie w ogóle odczytywane, odbierane? Patriarcha Cyryl, który wręcz popiera i Władimira Putina i to całe zło, które dzieje się na Ukrainie. Czy ludzie są to w stanie zrozumieć? Jest to bardzo trudne do zrozumienia i bardzo bolesne, bo z pewnością tutaj wszyscy rozumieją, że w pewien sposób hierarchia Kościoła prawosławnego, Patriarchatu Moskiewskiego jest często może zniewolona, uzależniona politycznie od władzy państwowej. Kościół od wieków głosi zasadę zło dobrem zwyciężaj. Co jutro rano ksiądz powie do Lwowian? Co poradzi? Gdzie tego dobra dzisiaj szukać? Jaki sens ma ta obecna, którą widzimy, ukraińska Golgota? Żeby właśnie to zachmurzone niebo tym bombardowaniami, wybuchami, to cierpienie, które każdego dnia odczuwamy, odczuwają wierni w swoich sercach z różnych przyczyn, nie przysłoniło nam Chrystusa Zmartwychwstałego, który przyjmie nas po tym naszym ziemskim trudzie i obdarzy nas pokojem, bo ostatecznym celem naszego życia jest spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Ta wojna ma dwa oblicza, tak mi się wydaje. To jest to potworne zło, to są mordy, tortury, bestialskie zachowania wojsk rosyjskich, ale też i takie dobro, właśnie miłosierdzie, które widzimy tu szczególnie w Polsce każdego dnia od prawie 2 miesięcy, często absolutnie bezwarunkowe dobro. Mamy ewidentnie bardzo duże zbliżenie ludzi, dwóch narodów, polskiego i ukraińskiego. Jak ksiądz arcybiskup myśli, czy będziemy mieli także za jakiś czas pewnie zbliżenie dwóch kościołów, czyli tego zachodniego i wschodniego, no i też zapytam o takie oczyszczenie niełatwych relacji polsko-ukraińskich. Tak, Kościół to ludzie. Tutaj żyjemy, w Ukrainie jest wiele narodowości i wiele obrządków i ufamy, że te bliskie relacje codziennego życia i tutaj w tych ostatnich dniach Ukraińcy bardzo zauważają to wielką serdeczność, otwarcie się narodu polskiego. Często dziękują i ufam, że ta dobroć, którą właśnie oświadczą Polacy, będzie przełamywała pewne bariery, pewne upory, uprzedzenia także narodu ukraińskiego do Polaków i że to kiedyś zaowocuje takim pełnym, szczerym pojednaniem. W Polsce to już jest chyba widoczne, tak mi się wydaje, na pewno w Warszawie, a we Lwowie? We Lwowie tutaj widzimy, bo często właśnie, tak jak wspomniałem, podchodzą też do mnie ludzie wierni i dziękują za tą właśnie dobroć poprzez nawet takie objęcie i proszę tym moim objęciem objąć całą Polskę i podziękować i przekazać jej nasze podziękowanie, naszą wdzięczność. To tak robimy. Dziękuję za te słowa, dziękuję za rozmowę, dziękuję za to przedświąteczne spotkanie. Spokojnej, bardzo spokojnej Wielkanocy życzymy i dziękuję za spotkanie. Ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję. Szczęść Boże. Wesołego Alleluja. Wesołego. Do zobaczenia, do usłyszenia.